Około 150 wiernych z Radoszyc wyruszyło w sobotę w 171. pielgrzymce na Jasną Górę. Żegnali ich licznie zgromadzeni mieszkańcy miejscowości, władze samorządowe oraz kapłani. Jesteśmy oczywiście bardzo zadowoleni z tego powodu, że mimo pandemii oczywiście, ale obostrzeń, możemy wyjść w pierwszej pielgrzymce z Radoszyc na Jasną Górę. Co ciekawe, jest to dla nas bardzo ważna i przełomowa pielgrzymka, bo jest ona już 171. Podczas mszy oraz wyjścia Radoszyczan obecni byli przedstawiciele Urzędu Miasta i Gminy z burmistrzem Michałem Pękalą na czele. Samorządowcy corocznie włączają się w organizację tego tradycyjnego wydarzenia. 171, więc z historią pielgrzymka. Mamy pątników, co byli już ponad 50 razy. Mamy pątników, co było troszkę mniej, ale dzisiaj były też wzruszające chwile tych, którzy odprowadzają naszych pielgrzymów. Bo pamiętajmy, że kto już był w takiej drodze, a nie może w tym roku ze względu na rodzinne, ze względu na okoliczności iść razem z pielgrzymami, wie o tym doskonale, jaka to jest piękna droga. Namawiamy właśnie naszych mieszkańców, którzy jeszcze nie przeszli tą drogą, żeby jeszcze spróbować za rok dołączyć do naszych pielgrzymów i spróbować właśnie tych swoich sił i dotrzeć razem z nami do Częstochowy. Tegorocznej pielgrzymce przyświeca także dodatkowa intencja. Pątnicy modlą się za kardynała Stefana Wyszyńskiego, który już wkrótce będzie beatyfikowany. Praktycznie już za kilka dni odbędzie się beatyfikacja sługi Bożego kardynała Stefana Wyszyńskiego. To właśnie na identyfikatora, który każdy z pielgrzymów otrzymał, ten sługa nam Boży towarzyszy i codziennie będziemy modlić się przez jego wstawiennictwo przyczyny, aby wypraszał nam potrzebne łaski, bo przecież każdy idzie do Matki Bożej z konkretną intencją, z jakimiś problemami, które każdy gdzieś z nas ma i chcemy powierzać to Matce Najświętszej i również słudze Bożemu kardynałowi Stefanowi Wyszyńskiemu. W sobotę pątnicy z Radoszyc nocowali w Rudzie Pilczyckiej. W niedzielę gościli w Wielgomłynach. Przed nimi jeszcze nocleg w Świętej Annie, a we wtorek finalnie dotrą na Jasną Górę.